odcinku gramy Prawda czy Wyzwanie z dziewczynami. Kinia, zaczynaj. Prawda czy Wyzwanie, czy prezent? Wezmę pytanie na początek. Dobra, no, dawaj, dobra, dawaj. Rozruszanie. Czy kiedykolwiek uważałaś, że to ty bardziej zasługujesz... Widziałam, że to będzie pytanie. Czy to ty bardziej zasługujesz na miejsce w Gen Z niż pozostałe dziewczyny, Hania i Fausty? Ale mocne, to jest grane. Byłam pewna, jak przyjeżdżałam, że będzie to pytanie. I bardzo łatwa odpowiedź, ja uważam, że nie. Zawsze tam mówiłam, że no tak miało być. I na przykład ja się cieszę z miejsca, w którym jestem teraz. Uważam, że jak ja bym tutaj była, to byłoby zupełnie inaczej i wydaje mi się, że po prostu tak miało być i dlatego tak było. Nic się nie dzieje bez powodu. A wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał po więcej odcinków, bo są codziennie, codziennie są na Gen Z, a co tydzień o godzinie 18 są właśnie tutaj na moim kanale. I o co chodzi z tą tutaj kopertą? Kochana, że chcesz, może zobaczyć, co tutaj miałaś. A kurde, to już można? Nie mogę tego wziąć. O nie, patrz, co to było. W tej kopercie jest 50% dobrych rzeczy i 50% złych rzeczy. Dobra, czyli tamtych będzie już złe, to już nawet nie wybieram. Niekoniecznie, niekoniecznie. Okej, teraz nadeszła kolej Hani. To wybiorę jednak pytanie, żeby może się rozruszać i potem wziąć jedną z tych kopert bardziej niewiadomych, więc poproszę pytanie. Haniu, powiedz mi, czy jeżeli mogłabyś wybrać pomiędzy projektem grupowym, takim jak Gen Z, lub działanie na własną rękę, to co byś wybrała? Patrząc na mnie rok temu, przed zgłoszeniem do projektu Twoje 5 minut, ja jedyne co wiedziałam, to że zgłaszam się do projektu Zostań Twórcą na YouTube. Więc wiadomo, jeżeli Zostań Twórcą na YouTube, w ogóle nic tam nie było mowy o grupowym projekcie. Ja od zawsze działałam sama, źle się czułam działając z kimś, miałam wrażenie, że dziwnie na mnie patrzą i bardziej szłam tam z nastawieniem, że może solo coś podziałam. A to serio? Nie spodziewałaś się w ogóle, że będzie grupowy? Ja nie spodziewałam się. Przekonana, że będzie grupowy projekt. Nie. I jakby jak się okazało, że to jest projekt grupowy, to miałam takie sceptyczne nastawienie i myślę sobie, no dobra, no zobaczymy jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy, może to jest ta droga, którą powinnam wziąć, ale byłam trochę taka zawiedziona, szczerze mówiąc, że to jednak będzie grupowy projekt. Nie spodziewałam się po prostu tego, że tutaj ma powstawać jakaś kolejna ekipka, ale patrząc teraz, czy bym wolała być w projekcie grupowym, czy sama, to nie wyobrażam sobie pracy samej. Okej, nadeszła moja kolej. Ja mam tylko i wyzwanie, i pytanie, bo ten bonusik to jest bonus dla was, dla moich gości, w którym możecie coś wygrać, więc dla mnie to po prostu by nie miało sensu. Z jednej strony wy odpowiadałyście na razie, żeby urozmaicić odcinek, wybrałabym wyzwanie, ale z drugiej strony może wy myślałyście w ten sposób, teraz dałyście mi najbardziej hardcore'owe wyzwanie, więc trochę się boję, ale mimo wszystko wyzwanie. Zaśpiewaj z przechodnim refren utworu na kola! O tak! Zarąbiste, tylko że szkoda, że to jest przechodniem, a nie sama. Dobra, no to lecimy zrobić to wyzwanie. Ej, ogólnie mega się stresuję tym wyzwaniem. To nie jest łatwe, żeby podejść do kogoś i śpiewać. I choćbyś upadł na kolana i choć płakał, to już nie działa na mnie, żeby twój. Ja bym nie chodziło, że podpalić się, że zaśpiewasz ze mną na kolana. A stara zaśpiewała komuś na kolana. To jest lepsze wyzwanie niż dałam. To było rewelacyjne. Najlepsze jest to, że ta dziewczyna tak... No tak. Co jest? Wiecie, ja to widziałam tak, że Wika podchodzi na przykład, nawet jak widz ją zaczepi, to po prostu, ej, zaśpiewasz ze mną na kolana? I wiesz, żeby zaśpiewać, a Wika zrobiła jeszcze lepszą robotę, jesteś kontenciara fest. Dobra, fajne, fajne. A, to było straszne. Kochani, jak wiecie, na moim kanale zawsze są jakieś historie i stwierdziłam, że dzisiaj ja nie opowiadam historii, tylko wy opowiadacie historię. Co? I chciałabym się dowiedzieć, i pewnie widzowie też są mega ciekawi tego, jakie po pierwszym mieście o sobie wrażenie nawzajem. I jak to w ogóle wyglądało w ten pierwszy dzień w Twojej 5 minut? Zacznijmy od tego, kiedy pierwszy raz w ogóle zobaczyłam Hanię. To było w ogóle na castingu. Jak ja wychodziłam, to minęłam się właśnie z Hanią. Hania była tam ze swoją przyjaciółką. No, fajnie, cieszyłam się, jak zobaczyłam Ciebie, bo mówię, dobra, wiesz, już dwie osoby jakby widziałam, które mniej więcej będą, a to zawsze ciekawe jest szara na początku. W sumie moje pierwsze wrażenie było bardzo takie... Pozytywne? No, pozytywne, no. Ale czy potem była pomiędzy Wami jakaś rywalizacja? Wydaje mi się, że w ogóle między nami tam w programie nie było czegoś takiego jak rywalizacja. My... Ciągle się chroniłyśmy. Tak, ale w ogóle na wszyscy, jeszcze. Co nie? Bo tak zobacz, my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co gramy, nie wiedzieliśmy, ile osób wygra, więc my nie wiedzieliśmy, czy mamy ze sobą rywalizować, czy właśnie mamy się ze sobą tak zaprzyjaźniać. Później w drugim tygodniu też byłyśmy razem w pokoju jeszcze z Fausti. Dodatkowo, więc już w ogóle było bardzo fajnie. Przez tak naprawdę cały projekt, twoje 5 minut, byłyśmy
no, mega dobrych stosunkach, no, wydaje tak. mi się. Mi było właśnie przykro, jak musiałam opuścić już program i wszystkich i w ogóle, więc pamiętam Hania, tak, kiedy mnie podeszła, tak mnie przytuliła, kochana. Ci ludzie, których Karol wybrał, tak naprawdę wszyscy się okazali bardzo fajnymi ludźmi, co nie? I to było takie, że wiesz, mam takie, po prostu jak wracam wspomnieniami do tego momentu, to naprawdę, kurczę, bardzo fajny czas, bardzo fajny czas. Ja się boję teraz zrobić rewatch twoje 5 minut, że po prostu będę płakała non-stop po prostu. Ja na casting przyszłam jakby z takim właśnie mindsetem, że gdzieś tam wolałam patrzeć z góry, wiem, że to jest niezdrowe, ale w tamtym momencie dla mnie to było akurat najbardziej odpowiednie, żebym się nie stresowała i żebym była pewna swoich gdzieś tam wartości tego, co chcę przekazać, że gdzieś tam wyszła kinia, sobie myślę, hejka, hejka, ale gdzieś tam miałam, no dobra, nie ma podjazdu, jakby wiecie, sobie tak mówiłam, żeby się uspokoić. Wolałam mieć ten właśnie mindset, że okej, nie stresuj się tym, że to są super osoby, ty też jesteś super, może i nawet lepsza. No o tak, to jest najlepsze wyjaśnienie, bo tak to wychodzi na straszną k***, ale tak to wyglądało. Mhm. W tamtym okresie wybieracie jedną dziewczynę, którą lubicie najbardziej i którą lubicie najmniej, to kogo byście wybrały? No Agata mi nie podeszła charakterem, znaczy po prostu była taka słodka, a ja wolę z kimś czasami pogadać, niż żeby ktoś... Czyli ją oceniasz na najniższym poziomie, tak? No, ale też po prostu miałam z nią najmniej kontaktu, więc myślę, że to akurat totalnie nie do Agaty wina, tylko też najmniej się znałyśmy. A najlepiej z kim... Podczas twojej 5 minut myślę, że to było jasne, że z Faustyną mam troszkę lepsze. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to bym wybrała Hanię. Nawet pamiętam, że Łukasz wtedy nas pytał na końcu, że z którą dziewczyną. I ja właśnie powiedziałam, że jeżeli trudno mi jest wybrać, ale że jeżeli miałabym wybrać, to bym wybrała Hanię. A kto na ostatnim? Najgorszy kontakt miałam, wydaje mi się, z Marceliną, aczkolwiek później właśnie już sobie jak z nią tam pogadałam i w ogóle to było naprawdę spoko. Dobra, no to co kinia? Pytanie, wyzwanie czy prezent? Powiem tak, to już na pewno odkładam, bo pytanie już miałam. Chyba wezmę to, dlatego że nawet jeżeli to będzie wyzwanie, to jakby to jest to samo, nie? Co... Dobrze, no to sprawdź. No nie, ja filmiczę, już widzę. Zrób kiss or slap z dwoma przychodniami. Zarąbiste, fajne, zarąbiste. Tylko tobie dałam takie wyzwanie, bo ty jako jedyna nie masz chłopaka. No, więc nie jak mam, jakbyś chłopak nie da mam, ci buziaka w policzek, to nic ci nie stanie. Nice, jakby fajne. Co, nie mam chłopaka, ale jakby co. Znowu, jakby co tutaj macie Instagrama, jakby co. Ej, Siemka, nagrywam w ogóle eksperyment społeczny. Z każdym z was z osobna. Kiss or slap. Yes. Ale to musisz to zrobić. Ja nie, bo ja mam dzieci. No to musisz wybrać to drugie, no to druga opcja. No, no nie, ja nie biję dzieci. Ale to nawet masz delikatnie, tak wiesz, no. Ja okay. Tak samo. Okej. Okay. No cóż, 2-1, no cóż. Kiss or slap. Ja czułam się, jakbym kontrolowała cię w Simsach. Pierw był żółwik, potem był całus, potem był drugi całus i potem był przytulas i za chwilę bym dała do łóżka. Okej, Haniu? Myślę, że jestem gotowa na wyzwanie, ale skoro jestem gotowa na wyzwanie, no to czemu nie być gotowa na prezent? O! 5 minut złotych! Nic nie muszę już robić? Nie! Okej, okay, dobra, teraz moja kolej. Wyzwanie odpada, bo w poprzedniej kolejce brałam wyzwanie, no i widzieliście, jak mi poszło. No a teraz odpowiem na pytanie. Jestem mega ciekawa, co mi zadałyście? Nie. To jest. No patrz tam. Leci taki grot. Serio? Ej, koniec świata jest chyba. Przychodzi do ciebie Wojtek Gola i daje 2 miliony za walkę, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wskażesz w tym momencie przeciwniczkę. Kogo wybierasz? Dobra. Ty długo działasz w internecie, mogłeś mieć różne kontakty, możesz kogoś nie lubić. Znaczy... Albo komuś chcieć wydrapać oczy. Ale ty nie wiem, kogo miałam wziąć, ciągle 2 miliony, rozumiesz? 2 miliony. Dobra, tylko w momencie, w którym ta osoba by nie miała walk przede mną. Żadnych. Bo ciężko by mi było być na tym samym poziomie, ale ogólnie myślę, że z... Spoko by była Natsu albo Fagata. Okej, okay, ale one już miały. No tak, się nie biły. Dlatego mówię, gdyby się wcześniej nie biły, szczególnie Natsu jest w mojej wadze i w moim wzroście, więc myślę, że spoko by było. Tylko, że zasięgowo Natsu jest pewnie dużo wyżej ode mnie, więc nie wiem, ale tak jakbym miała powiedzieć, 2 miliony Natsu. Ale z nią tak o po prostu, czy... Nie mam, ja naprawdę muszę wam powiedzieć, że widzowie, że ode mnie nie dowiecie się żadnych jakichś tak dram i w ogóle, bo ja naprawdę nie mam osoby, która by mi bardzo działała na nerwy. Wiadomo, poza Faustynę, jak każe sprzątać. Poza Faustynę, jak każe sprzątać. Dobra, wybieram Faustynę. Wiem bardzo dobrze, że dostałam.
Nie ma prądu. Ej, ten dzień jest jakiś mega dziwny. A teraz pytanie, z kim? Ej, chciałabyś przeżyć, bo nic się da. Z wami, bo już przeżywa. Jak to jest, że ja chciałam wyjść z domu, żeby urozmaicić ten odcinek, żeby nie było nudno, żebyśmy nie nagrywali wiecznie na kanapie, wyszłyśmy z domu i nagle zaczęło lać, widzieliście co się działo, taki grat w ogóle leciał z nieba. Ale jest to już ostatnia runda, w której wybierasz pytanie, wyzwanie czy nagrodę. Jest karta podarunkowa, ale jest też wyzwanie, czyli pół na pół. Poproś przychodnią o nagranie ciebie, żebyś mogła wysłać do mamy. Hej mamo, pozdrawiam z Warszawy. Hej mamo, Aga, jesteśmy w Krakowie, no tak, dobra. Tak, macie nagrać. Cześć mamo, pozdrawiam z Warszawy. Okej. Chciałabym nagrać filmik do mojej mamy. Jestem w Warszawie, a jestem w Krakowie. Czemu mi to nagrać? Następna osoba. Cześć mamo, pozdrawiam z Warszawy. Dobra, dziękuję. Dobra, jest git, a on taką minę zrobił. Cześć mamo, pozdrawiam z Warszawy. Ja pierdolę. Ale serio, on podchodził, to nie miał takie... Ej, ale dobra, fajny, mam jeszcze tą kartę. Tak, gratulacje. Dziękuję. Dzisiaj w sumie masz 100 na karcie. Okej, okay, Haniula, ostatnia twoja runda. Jestem ciekawa, co wybierzesz. Czy będzie to wyzwanie, pytanie, czy prezencik? Dobra, wybieram prezent. O nie, już myślałam. Gdzie jest ostre fasolki 3? No nie, mówię, że nie będzie starego. Możesz to wymienić za pytanie i wyzwanie, tamto. Tak, wymienię się za pytanie i wyzwanie, tak? Zostały. Tak, bo nienawidzę tych pasolek, pamiętacie swoje 5 minut. Kolejne pytanie i wyzwanie? Musisz. Tak. Dobrze, nieważne co to jest. Dobra. Podejdź do stojącego auta, w którym będzie ktoś siedział na miejscu pasażera. I zacznij przeglądać się i poprawiać się w szybie lub w małym lusterku. Zaczekaj na reakcję. A na pytanie odpowiedź po drodze. Dobrze wyglądam? Nie muszę się poprawiać? Dobra, super, tylko jeszcze usta ten. Dziękuję bardzo. Powiedział, że pięknie wygląda. To jest pytanie Kingi. Kinga napisała cały esej tutaj. Ej, ale dobra, czytaj. Nie ma co ukrywać, że z całego Gen Z masz jeden z największych fanbase'ów widzów. Zaangażowanie pod treściami, które zamieszczasz w internecie i twoja autentyczność sprawia, że marki właśnie z tobą najchętniej chcą współpracować. Czy w związku z tym czujesz się lepsza od innych dziewczyn z projektu, czy uważasz, że po zakończeniu Gen Z poradzisz sobie najlepiej ze wszystkich domowników? O kurde, mega, mega mocne, rozbudowane pytanie. Dobra, i ja ogólnie mam totalnie perfekcyjną odpowiedź na to, ponieważ mnie dziwi to, że reszta dziewczyn nie ma tyle współlat co ja. Jakby nie widzę tutaj winy ze strony dziewczyn, tylko bardziej ze strony ludzi, którzy dają nam współpracę, że jakby dlaczego dziewczyny mają tych współprac mniej, skoro robią tak samo rewelacyjną tak naprawdę robotę jak ja. Ale czy czuję się lepsza z tego względu, że mam współpracę? Trochę się czuję lepsza, no bo wiadomo, zarabiam pieniądze, ale źle mi z tym, że czuję się lepsza. Nie, jakby, no co ty? To jest takie... To jest, wydaje mi się... Ale też mi trochę źle, że mam to najwięcej... Jest ludzkie. Tych... To jest ludzkie, no. To nie jest złe ani dobre, to jest ludzkie. Nie, wcale to nie dziwi, że Hania ma najwięcej współprac. No i ja ci kibicuję, mi się twoje kampanie zarąbiście ogląda. Jeszcze to kolejna część. Czy uważasz, że po zakończeniu Gen Z poradzisz sobie najlepiej ze wszystkich domowników? Nie uważam totalnie, bo boję się, co będzie jakby po zakończeniu Deli. Wiem, że sobie na pewno dobrze poradzę i mam taki plan, że jakby mam całą przyszłość zaplanowaną. Nie uważam, że poradzę sobie najlepiej, uważam, że poradzę sobie zajebiście, ale wydaje mi się, że są osoby, które mogą sobie lepiej nawet poradzić. Na przykład no Mortalcio według mnie jest takim profesjonalistą i ma takie ambicje, że na pewno będzie robić bardziej przewalone odcinki niż ja, więc jeżeli pod tym względem znaczy, że lepiej sobie radzi, no to tak. Proszę bardzo, Wiczka, masz do wyboru wyzwanie albo pytanie. Zastanawiam się, obydwa są fajne, tak? Fajne. Tak. No to robię oba. Ogólnie. A co? Jest to moje ostatnie wyzwanie i pytanie, a że to jest mój odcinek, to musicie wybaczyć mi moją wtopę na kolana, więc wezmę oba. Jezus, pytanie o patynyjka, kto to wymyślił? Nie wiem. Kinia. Ja nie wiem, kto wymyślał te pytania. Masz możliwość bycia z Patrykiem do końca życia, ale widywanie się z nim wyłącznie raz na 5 lat. Excuse me? No. Albo rozstanie się i związanie się z kimś innym, z którym będziesz mogła widywać się cały czas. Co wybierasz? Ale ciężko. Bardzo ciężko, ja wiem. Ja bym wybrała być z kimś innym, ponieważ Patryk to twój chłopak. Wiecie co, no nie będę ukrywać, że w związku jest ważna ta czułość, jest ważne, żeby się widywać z drugą połówką, żeby spędzać z nią czas, żeby poznawać się, żeby razem dojrzewać, żeby mieć dzieci. No jakbym miała mieć dzieci z Patrykiem i co 5 lat by się nimi opiekował? No nie, no jakby dla mnie ta opcja odpada, więc prawdopodobnie ułożyłabym sobie życie wtedy z kimś innym. No myślę, że Patryk ale... by odpowiedział tak samo, a teraz lecimy z wyzwaniem. Ostatnim już w tym odcinku. Podejdź do losowej osoby i poproś, czy mogłaby zrobić ci zdjęcie. Zapozuj jak na wskazanym zdjęciu i wstaw je na Instastory z ankietą, czy twoim widzom się ono podoba. A jak wskazane... Ej, widzowie, wy widzicie? Wika jeszcze nie. Nie jest takie złe.
Lasek, czy chciałybyście mi zrobić zdjęcie? Takie wyzwanie od dziewczyn, sorry. A, czekajcie, nie, bo nie trzymam głowy. To możecie jeszcze raz, proszę. Bo miałeś tak włosy, tak, tak. Być, no. Dziękuję. O, aż mi coś strzykło w plecach. Pokaż. Czy to jest to? No i klasa. Ej, ładnie wyszło. Proszę bardzo. Czy podoba wam się to zdjęcie? Tak, nie? No i oczywiście musicie obserwować nasze Instagramy. Po więcej takich super zdjęć i żeby być przed czasem, przed odcinkiem i na przykład zaznaczyć, tak, podoba mi się. No i kochani, jeżeli chcecie drugą część, gdzie robię ten sam odcinek z chłopakami, to zostawcie 40 000 łapek w górę i datuję on jeszcze w tym miesiącu. Pa! Pa!